Dzień dobry, jest już kolejny dzień, jesteśmy na maksa naładowani pozytywną energią i dzisiaj jedziemy zwiedzać, ale nie Wrocław, tylko Wałbrzych, Świdnice i Nową Rudę. Nie pamiętałam właśnie. Chłopaki nas zabierają, jedzie z nami również Michasia oraz Krystian, także jesteśmy już gotowi. Wstaliśmy dzisiaj w miarę wcześnie, chociaż długo siedzieliśmy wczoraj. Zjedliśmy pyszne śniadanko, które przygotował dla nas Daniel, wypiliśmy kawkę, no i jedziemy. Mamy w planach dwie ciekawe restauracje, w sumie jedną kawiarnię i jestem na maksa podekscytowana, bo tak nam zapowiedzieli, że nie mogę się doczekać po prostu. Słuchajcie, dojechaliśmy już do Nowej Rudy i przyjechaliśmy do słynnej kawiarni, o której słyszymy od 3 dni. Nazywa się ona Biała Lokomotywa i jest bardzo znana i w sumie nie dziwię się, bo od momentu, kiedy weszliśmy tutaj, to czujemy się po prostu tak miło przyjęci. Właściciel chodzi, opowiada różne historie i naprawdę jest niesamowita atmosfera, a poza tym jest pies, to jest najważniejsze. No i tak, chciałam coś poczytać o tej restauracji i wam opowiedzieć, znaczy kawiarni, ale z drugiej strony pomyślałam, że może spróbuję podpytać właściciela, bo wydaje się być taką osobą, która chętnie coś powie do kamery. To jest pan Leszek, przepraszam. Właściciel kawiarni Biała Lokomotywa. Gospodarz. Gospodarz. Chciałbym, żebyś nam opowiedział... Być właścicielem to jest pewien przymus. Być gospodarzem to jest zaszczyt. O, sam sobie super. To wymyśliłem, nigdy nie byłem w pracy, czego wam wszystkim życzę. To jest fajne, budzisz się i zastanawiasz się, jak się będziesz dzisiaj bawił. Kto do ciebie przyjdzie, z kim będziesz mógł rozmawiać, w którą stronę pociągniesz konwersację, kogo ewentualnie wyrzucisz za cappuccino. Nie zamawiajcie cappuccino tutaj. Nie zamawiajcie. Co was wyróżnia tutaj? Chodzi mi o to, że dobra, wchodząc do waszej kawiarni, na wejściu zobaczymy tabliczkę, na której jest napisane, że nie ma u was menu. Jest to... Nagrywamy? Tak. Hej. Jest to kawiarnia autorska. Sam ją wymyśliłem. Mam tu kilka tysięcy zabaw z kawą, gdzie w przeciętnej kawiarni sieciowej może masz tak zwane obrócenie kawy z mlekiem na różne sposoby. Zobaczcie, kiedy jest zabawne. Nie masz możliwości skondensowania swoich myśli. Przychodzisz, masz gotową kawę z mlekiem, więcej mleka, mniej mleka, zaplute pianko i tak dalej. No tam jeszcze ewentualnie jakiś syropik smakowy. Ja mam kawę z malinami w gorzkiej czekoladzie, z żurawiną i jeżynami na podbudowie małej, delikatnej bitej śmietany połączonej z lodami waniliowymi. Mam kawę z białym serem, syropem szafronowym i z sezamem opiekanym w karmelu. Mam kawę macerowaną, która powstaje poprzez moczenie ziaren w zimnej wodzie po 48 godzinach się odcedza. Próbuję Tomka kawę, czyli kawa z... Surokatem z żołędzi. Surokatem z żołędzi. To nie jest słodzone, nie? Ale nie jest taką to, tak, słodycz chyba. Ale pierwszy smak jest taki słodki, a później takie... Bardzo dobra. Mam do was prośbę. Do wszystkich tych, którzy będą oglądać, wejdźcie do jakiejkolwiek grupy sieciowej i zamówcie espresso. To jest ten podstawowy produkt, ta finezja smaku z tego kombajnu. I jeżeli osoba, która was obsługuje, przeważnie jest to jakiś wysokiej rangi barista, uśmiechem przywita was i powie, proszę usiąść, za chwilę podam, to szacun, zwracam i płacę za wasze filiżanki. Natomiast jeżeli się okaże, że padnie słowo podwójne czy pojedyncze, to sobie sami wytłumaczcie, o co tu chodzi. Twoja ulubiona kawa? Kawa z mlekiem, lekko posłodzona. Wyszliśmy i kierujemy się już dalej, chyba teraz do zamku. W każdym razie kawiarnia bardzo na plus, genialna atmosfera, a to, co dla mnie było najciekawsze, to to, że nie ma takiego standardowego menu, jak właśnie Leszek wspominał, tylko przychodzicie, kelner się was pyta, na co macie ochotę i poleca wam jakieś tam konkretne kawki. I są to kawki, których nie napijecie się nigdzie indziej. Są naprawdę mega wyjątkowe. Sami słyszeliście, jak Leszek wymienił tą jedną z malinami. Kawę z malinami, gorzkiej czekoladzie, z żurawinami i jeżynami, na podbudowie małej, delikatnej bitej śmietany połączonej z lodami waniliowymi. Także polecam, jakbyście byli w okolicach, to koniecznie sprawdźcie i pozdrówcie Leszka.
Słuchajcie, Nowa Ruda jest naprawdę pięknym miastem, ale niestety jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w okresach zimowych. Ze względu na to, że znajduje się ona w dolinie i kiedy następuje sezon grzewczy, to cały ten smog, wszystkie te zanieczyszczenia unoszą się nad miastem i nie ma przepływu powietrza. A czytając ciekawostki o Nowej Rudzie, przed chwilą wyczytałam, że na pewno wszyscy turyści będą chcieli tutaj wracać w zimie. No nie wiem, podobno nie widać nieba zimą, także nie brzmi to zachęcająco. Wiecie, że ja nie mogę nie wspomnieć o pogodzie, a dzisiaj jest po prostu idealna, jest około 20 stopni. Słoneczko chowa się za chmurami, ale naprawdę no, spacerowanie dzisiaj po mieście jest czystą przyjemnością. Pięknie tutaj jest, ten chłopak dobrze gotuje. Ile mamy drogi? 40 minut. Przyjechaliśmy do Wałbrzycha i chcemy tutaj zobaczyć Zamek Książ. Właściwie pod nim się aktualnie znajdujemy. Jest to zamek, który został wybudowany pod koniec XIII wieku. Jest trzecim największym zamkiem w Polsce pod względem kubatury i posiada 600 pomieszczeń. Można go zwiedzać od zewnątrz, można wewnątrz i można też zejść do podziemi. Najlepiej mi się tutaj do filmu komponuje właśnie ta kosiarka. Zamek znajduje się na skarpie, której wysokość sięga 395 metrów nad poziomem morza. W zamku odbywa się wiele cyklicznych i okolicznościowych wydarzeń, takich jak spektakle, koncerty, imprezy tematyczne i również co roku odbywa się festiwal kwiatów i sztuki, na który zbiera się tutaj podobno 100 tysięcy turystów. Pełni również funkcję muzealną i są tutaj organizowane wystawy sztuki, przede wszystkim malarstwa. Na zwiedzanie zamku można się wybrać w dzień, tak jak tutaj wszyscy, których widzicie i my również, ale można go również obejrzeć nocą i posłuchać wielu historii i legend, które podobno mrożą krew w żyłach. Wiele osób twierdzi, że jest to najpiękniejszy zamek w Polsce. My niestety nie będziemy mieli okazji, a raczej czasu, żeby tam wchodzić ze środka i oglądać to wszystko, może innym razem. Mimo wszystko fajnie to nawet z zewnątrz zobaczyć. Jest naprawdę bardzo klimatycznie i w ogóle ta pogoda dzisiaj dodaje uroku. Bardzo mi się tutaj podobało i to jest to, co czyni Europę i Polskę przede wszystkim wyjątkową. Takich rzeczy w Stanach nie znajdziemy niestety, albo stety. Gdzie się wybieramy? Wybieramy się teraz do palmiarni, która została wybudowana w 1911 roku. Budowali ją 2 lata. Została wybudowana przez Jana Henryka XV dla swojej kobiety, Daisy. Księżniczki, podejrzewam. W tej palmiarni są lwy. Żartuję, nie ma tu lwów, niestety. To jeden. Główna część palmiarni to 15-metrowy zabytkowy budynek z kopułą, którą widzicie zbudowaną z metalu oraz szkła. Jesteśmy w dżungli. Od razu czuję się jak w domu. Tutaj jest tak zwana strefa fajnych zdjęć, tak to jest nazwane. I można sobie cyknąć foteczkę w takiej jesiennej aurze. Zaraz idziemy do tunelu. Drugi. Na pewno w palmiarni jest bardzo ciepło, to już mogę powiedzieć, i wilgotno. Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło, to jak stałam i kupowałam bilety, to można było kupić maskotkę lemura i mówię, dlaczego? Ale okazało się, że w środku są lemury, żywe lemury. Jak ci się podoba? Bardzo fajnie, bardzo zielono. Bardzo ciepło? Bardzo ciepło właśnie. What? Tupę wystawia. Czy to pod kamerę jest? Przepraszam bardzo. Nie wiem, gdzieś będą. To było bezczelne z twojej strony.
Ogólnie w tej palmiarni jest tak trochę wilgotno jak w Chicago wczesnym latem. Także jakbyście chcieli sprawdzić, jak jest wilgotno w Chicago wczesnym latem, to przyjedźcie do palmiarni. Są też palmy, jak na palmiarnię przystało. A teraz nasze ulubione, czyli kaktusiki. Ciekawe, czy jakieś znamy tutaj. Myślisz, że będzie coś nam znanego? No na pewno ja myślę, nie będzie saguaro, bo z tego co wiemy, to saguaro muszą rosnąć tylko tam w Arizonie. Tak. Znaczy muszą, mogą. Ja myślę, że mogą być te takie płaskie, te co się je. Właśnie na razie jakoś tak nie rozpoznaję żadnych. O ja, te są tamte, u nas na pewno, tak. Ale te. Wow, takiego też nigdy nie widzieliśmy. Tego kaktusa nie kojarzę. O te płaskie kaktusy mi chodziło. Dokładnie o te. Moim faworytem jest jak na razie ten. No przegenialny. W palmiarni jest też sklep i można sobie przyjść i kupić cokolwiek wam się podoba. Jest mnóstwo kaktusów do wyboru. Jakieś palemki są, jest Tomasz, ale Tomasz nie jest na sprzedaż. Tych nie dotykajcie przypadkiem, ale niektóre są naprawdę ciekawe. A my szukamy kaktusa, który wygląda jak poziomki, spodobał nam się w środku i Piotrek chciałby do swojej kolekcji. Jak tam, spodobało wam się coś w środku? Tak, Daniel ma tutaj taką ciekawostkę dla nas. Australijscy aborygeni zbierają orzeszki rzewni, powodują, że te orzeszki fermentują, bo zalewają je swoim moczem i dzięki temu mogą rozmawiać ze swoimi przodkami, ponieważ te orzeszki sfermentowane mają właściwości odurzające. To jakbyś mógł to zbierz tak na 6 osób tych orzeszków? Za duże ilości powodują delirium. Takie drzewko. Właśnie weszliśmy do bonsajowni, czyli miejsca, gdzie jest dużo bonsai i mamy jesień bonsai. Ale pięknie, patrzcie, listy spadają i zobaczcie jakie kolory. Wow. Tak, jak drzewo. Oglądaliście na baterę? To są tylko zdjęcia. Podobają ci się? Piękne, drzewo życia. Chciałbyś mieć bonsai? Chciałbym mieć bonsai. Ale podobno bardzo trudne do utrzymania. Ale trudno je utrzymać, a mnie wiecznie nie ma w domu. Nie mam ręki do roślin, niestety. Dlatego bardziej do pieczenia. To chyba zrobiło na mnie największe wrażenie. Jak na razie. Są jeszcze mniejsze. Widzicie? W porównaniu do mojej ręki. Jest też restauracja. Można sobie usiąść. Wow, ptaszki nawet latają. Jest bardzo, bardzo, bardzo klimatycznie, ale nie będziemy tutaj nic jeść, ponieważ wybieramy się do... Gdzie się wybieramy do restauracji? Do Świdnicy. Ale jak się nazywa? Wieża. Wieża, nie mogę tego zapamiętać. Także tutaj nie będziemy jeść, bo podobno tam jest rewelacyjne jedzenie. Przyjechaliśmy do Świdnicy, mamy tutaj zarezerwowaną restaurację na godzinę 6:00. A jest 5:00, więc mamy jeszcze godzinę. Anita wzięła sobie wolne i śpi w samochodzie, bo już ma troszkę dość, znaczy może nie dość, ma za duże tempo. A my przez to, że mamy troszkę wolnego czasu, idziemy zobaczyć Kościół Pokoju w Świdnicy, bo jesteśmy w Świdnicy. Kościół Pokoju, ten tutaj za mną, jest największym barokowym drewnianym budynkiem w Europie.
pokoju imienia Świętej Trójcy w Świdnicy. Został wybudowany w 1648 roku na mocy traktatu westfalskiego, który kończył wojnę 30-letnią. Muszę się... W 2001 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to kościół ewangelicko-augsburski. Dobra, wystarczy. Nie idzie mi to. Jest już kolejny dzień. Ja jestem w Kluczborku, Tomek jest już w drodze do Rzeszowa, ponieważ my zawsze będąc w Polsce tak się trochę rozdzielamy na pół. On jedzie do swoich, ja zostaję ze swoimi. No powiedzmy, jesteśmy na co dzień zawsze ze sobą, także taka przerwa też tam dobrze zrobi. Jeśli chodzi o Wrocław, to spędziliśmy tam cudowny czas z rodziną i z naszymi patronami. Naładowaliśmy się tak niesamowicie pozytywną energią. Poza tym trochę pozwiedzaliśmy, jak widzieliście. Jeśli chodzi o samo spotkanie z patronami, to po prostu to była czysta miłość, uśmiechy i przytulanie. I ja po prostu czerpałam od tych ludzi energię i mam nadzieję, że oni od nas troszeczkę też. Dostaliśmy nawet kilka prezentów. Jednym z nich jest niedźwiedź. Tak, maskotka niedźwiadek i teraz jeździ ze mną tutaj na masce, pilnuje mnie. I dostaliśmy również w takim pięknym pudełeczku, wydrukowane na drukarce 3D. Przez Michała oraz jego tatę takie pudełeczka. Na jednym jest logo Anita W, na drugim niedźwiedź. I w środku znajdują się korki do uszu. Także niesamowita pamiątka, bardzo to doceniam. Podobno siedzieli nad tym całą noc. Takie prezenty są naprawdę cudowne, jak ktoś po prostu włożył w to serce. W każdym razie, jak przystało na intensywną Polskę, ja ruszam dalej w drogę, jestem w samochodzie, nie bez powodu. I to było na tyle w tym odcinku. Ja chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie i wysłać buziaki. Tomek też Wam wysyła wirtualne buziaki. Widzimy się w następnym filmie już niedługo. Do zobaczenia. Pa, pa. Jest to kościół ewangelicko-eden augsburski. Więc XIII wieku. Cześć. Mój profil na Insta to... Denerwuje mnie ta kosiarka, ona za mną łazi. Chcę być na filmie. Masz swoje 5 minut, proszę. Pokaż, co potrafisz. Przyjechaliśmy teraz do Wałbrzyka. Dzień dobry, jest... Cały nasz pobyt we Wrocławiu był niesamowity. Właśnie stoi koło mnie jakaś pani i się patrzy na mnie centralnie przy moim samochodzie.